Cześć, siemanko, dzień dobry. Ja aktualnie jadę do Norwegii, jestem w Szwecji i jakiś czas temu powtarzałem, mówię, jeżdżę, tak jeżdżę, wszyscy już zimę widzieli, a ja nie widziałem. No a teraz widzę taką zimę, że już dawno takiej nie widziałem. Jakąś dobrą chwilę temu, nie wiem, ze 40 minut temu utknąłem na drodze E18 w kierunku Norwegii. Ta droga już w sumie prowadzi nawet do Oslo, ale mniejsza o to, gdzie ona prowadzi. I są takie dosyć spore opady śniegu i myślę, że dlatego to wszystko tutaj stoi, ponieważ no, droga jest nieprzejezdna. Jak patrzyłem na Google Maps, to ten korek się ciągnie prawie że na 57 km, więc jest grubo. Dzisiaj rano dostałem zlecenie, tak po 11, mówię, super, ekstra, 400 km z hakiem, dojadę sobie 18, max 19 i na spokojnie rano o 8 załaduję i będę mógł jechać dalej, no ale chyba nie będzie tak kolorowo. Ogólnie jest super pięknie na dworzu, te choinki, drzewa zaśnieżone, bardzo lubię taki widok, ale co z tego, jak nie jadę. A jak to wszystko tutaj wygląda, jaka tutaj panuje zima, to zobaczcie sami. Prawda, że ładna taka pogoda? No mi się super podoba, bardzo mi się podobają właśnie zaśnieżone choinki, drzewa, ulica, poza tą, którą jadę oczywiście i poza tymi utrudnieniami w ruchu. No ujechałem parę set metrów, no i na tym się skończyło, dalej stoję. Ale tak poza tym, no to człowiek nabiera od razu takiej pokory do jazdy, jak trafi na taką pogodę. Dzisiaj też jechałem, no dosyć taką sporą odległość trzymałem od samochodów, no i dojeżdżaliśmy już powolutku do ronda. To wcisnąłem hamulec i jechałem nie szybko, 50 na godzinę, może 40, i po prostu jak wcisnąłem hamulec, pomimo tych ABS-ów i tak dalej, samochód zaczął sunąć. No ale człowiek od razu sobie przypomniał o pulsacyjnym hamowaniu i naprawdę nabrał tej pokory do jazdy, dlatego wszyscy, którzy jeżdżą jakoś nieostrożnie, szybko, powinni się spotkać z taką pogodą i właśnie nabrać takiej pokory. Tak jak mieliście okazję zaobserwować, już się ruszyło, cały czas jadę, wolniej, szybciej, ale jadę, więc jest ok. Jak dotrę na parking w granicach 20 godziny, to będzie też super. No a tak jak wcześniej wspominałem o pokorze jazdy, no to chwilę później najechałem na trochę więcej błota pośniegowego i już mi tyłkiem zaczęło na prawo, na lewo machać. Jeszcze chwila i bym wjechał do rowu. No ale na szczęście te wszystkie systemy zadziałały prawidłowo, te wspomagające. Jakaś tam szybka reakcja z mojej strony też była i udało się wyprowadzić ten samochód na prosty tor jazdy. Teraz zaczął padać deszcz, więc takie fajne przejście ze śniegu w deszcz. No, lepiej być nie mogło. Mam nadzieję tylko, że to wszystko nie zacznie zaraz zamarzać, by ta przyczepność do drogi była cały czas taka sama jak w tym momencie, bo jadę już dwupasmową drogą i jest, można powiedzieć, odśnieżona. No. Jak nie odśnieżona, no to rozjeżdżona przynajmniej. I jedziemy dalej, zobaczymy, co się wydarzy w dalszej części drogi. Dojechałem już na parking, mam jakieś 50 km do celu, do załadunku. No nie chciałem już dalej jechać, tutaj jest ostatni taki w miarę okej parking, dalej nic tam nie znalazłem. No to będzie trzeba jutro po prostu trochę wcześniej wstać, wyruszyć, żeby zdążyć.
Po drodze już nie miałem za bardzo żadnych przygód takich, żeby mnie zatrzymały, no ale znowu wpadłem w taki ostry poślizg, już przy większej prędkości, ponieważ jechałem około 90 km na godzinę. Trafiłem znowu błoto pośniegowe, no i znowu mnie zaczęło rzucać w prawo, lewo. Już widziałem, miałem przed oczami wjazd do rowu, że tak powiem. No ale jakoś udało się kolejny raz wyprowadzić ten samochód na szczęście. No i taka wskazówka dla osób, które nigdy nie miały takiej sytuacji, czy nie wiedzą, jak się zachować w takiej sytuacji, no na pewno błędem jest wciskanie hamulca, trzymanie go, to jest 100%. I tylko jakieś próbowanie właśnie wyjścia z tej sytuacji, kontrowanie tego samochodu, jak dupa ucieka w prawo, to koła też muszą iść w prawo. Dupa ucieka w lewo, koła też muszą iść w lewo, żeby właśnie kontrować ten samochód, żeby złapać jakieś panowanie nad nim, no i ewentualnie muskać ten hamulec, żeby delikatnie wytracać prędkość, bardzo delikatnie, i ewentualne tam dodawanie gazu też, żeby te koła złapały jakąś tam przyczepność, ale to też nie może być wciskanie tego gazu, tylko też takie delikatne dotykanie jego. No to taka moja sugestia, jeżeli ktoś wie, jak to lepiej zrobić, no to proszę, wypowiedzcie się w komentarzach, można komuś w ten sposób też pomóc. Ja też na tym się jakoś bardzo nie znam, tyle co z takiej właśnie zwykłej jazdy. A teraz co? Trzeba coś zjeść, odpocząć trochę, jakiś film sobie obejrzę, pójść spać, bo jutro trzeba rano wstać, bo te 50 km może trochę potrwać przy tej pogodzie. No i odezwę się jeszcze rano, pokażę wam tą piękną zimę, może już nie będzie sypało, może będzie właśnie tak fajnie, bo naprawdę taka zima jest według mnie super. No, załadowany już, trochę musiałem poczekać na papiery, troszkę to potrwało, ale w miarę okej, zjadłem sobie w międzyczasie śniadanie. No i już jadę na granicę norwesko-szwedzką i tam będę się odprawiał, a z tym ładunkiem lecę aż tam pod Manchester do Anglii. Zobaczymy, bo to nowość taka, te odprawy do Anglii. Tutaj to znam jak najbardziej, jest wszystko fajnie, tutaj idzie, ale w Anglii no to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A taka śmieszna sprawa, bo już nie pokazywałem wam rano, jak tam jechałem, bo to było jeszcze ciemno, no to bez sensu pokazywać tą Norwegię. Ogólnie Norwegia jest bardzo ładna, chociaż ja jestem tutaj przy samej granicy szwedzkiej tak naprawdę, więc jakby dużo tej Norwegii nie ma do pokazania. Ale śmieszna sprawa, bo przekraczałem granicę taką bardzo malutką granicą, takim landzikiem, no i nikogo nie było na tej granicy, żadnej policji, żadnej kontroli celnej, i podjechałem na firmę, to było od tej granicy jakieś 40 km. Podjechałem na firmę i podjechała za mną jakaś Skoda i podchodzi do mnie facet, z początku myślałem, że to ochroniarz tej firmy po prostu, tam przyszedł tą krótkofalówką swoją w takim ala mundurku. To nie był taki jakiś pełny mundur, tylko taki ala mundurek bym powiedział, no ale nie przyglądałem się za bardzo temu. No i się mnie pyta, skąd ja tu przyjechałem, czy ja granicę przekraczałem małą drogą. No ja mówię, że tak, że przekraczałem właśnie taką małą drogą i nic nie przywiozłem, tylko przyjechałem na załadunek. Aha, i on właśnie wyciąga legitymację, że to jest służba celna, i się właśnie śmiałem, że aż się przywlekli do mnie, za mną na firmę. Ale Norwegia to jest taki nowoczesny kraj, bym powiedział, taki bogaty, i pewnie po prostu z kamer mnie ściągnęli, tak jak gadałem też z kolegą, że raczej mnie z kamer ściągnęli i po prostu się przywlekli za mną, bo myśleli, że ja z towarem przekroczyłem granicę i nic jakby nie robiłem, taka kontrabanda. Ale tylko skontrolowali, chciał, żeby otworzyć pakę, no ale było na tyle zimno, że
naprawdę ledwo tą pakę otworzyłem, bo mamy takie jeszcze z tyłu sztaby zabezpieczające metalowe i one pozamarzały, trzeba było, trochę poogrzewałem zapalniczką, trochę popukałem jakimiś tam kombinerkami, żeby to otworzyć, no i się w końcu udało, no ale skontrolowali, zapytał się jeszcze oczywiście, czy nie mam jakichś papierosów, to mu pokazałem, co ja mam, no i powiedział, że okej, no i pojechali po prostu, ale jednak ta kontrola celna u nich działa, tak bym powiedział, w porządku, dosyć tak szybko. No a było na tyle zimno, że rano ja sobie kładę buty ogólnie na stopniu, no i one były tam jakoś w jakiś sposób mokre, bo chodziłem po tym śniegu, chodziłem po jakimś tam roztopionym śniegu, no to rano musiałem jeszcze od stopnia odklejać te buty, no było minus 12 na dworzu, więc naprawdę zima pełną parą. No a teraz mówię, jedziemy na tą granicę, troszkę zobaczcie tej Norwegii, taki mały kawałeczek, no bo tak jak mówiłem, jestem blisko granicy, ale to zawsze coś innego do zobaczenia. Tyle by było tej Norwegii pokazywania. No jestem już na granicy, czekam na odprawę. No i tak jak mówiłem, byłem blisko granicy, to za dużo nie było co pokazywać, ale zawsze coś. No i taka ciekawostka jeszcze na temat Norwegii, jakbyście kiedyś tu przyjechali, to nie przekraczajcie ograniczeń prędkości. Jak jest ograniczenie takie, to jedziemy zgodnie z takim ograniczeniem, ponieważ mój kolega kiedyś mieszkał właśnie tu w Norwegii i mówił, że są dosyć surowe kary za takie przekroczenia, nawet jak 1, 2, 3 km na godzinę. I Polaka na pewno to potrafi bardzo zaboleć, bo wiadomo, w Norwegii trochę inaczej zarabiają, trochę inaczej płacą. Na pewno te ceny są dużo wyższe niż u nas. I jak mamy na przykład te 50 na godzinę, to jedźmy do 50 km na godzinę, nie więcej, i tak, żeby po prostu nie zrobić za dużego, w ogóle, żeby nie przekroczyć tej prędkości. Kolejna taka ciekawostka na temat Norwegii, to już właśnie słyszałem ze 2 lata temu, no to tutaj sprzedaż samochodów elektrycznych dorównała sprzedaży samochodów spalinowych i tutaj były dosyć takie właśnie duże profity, jak się kupiło samochód elektryczny, duże jakieś dofinansowania, i właśnie pomimo tego, że samochód elektryczny jest dużo droższy, no to jednak bardziej się opłacało im kupić taki samochód niż samochód spalinowy. Chociaż w Norwegii to takim schematem jest właśnie, że ktoś ma jeden elektryczny, drugi spalinowy, i zazwyczaj tak tu ludzie mają. Kolejna taka wskazówka w sumie, już nie dotycząca oczywiście Norwegii, tylko bardziej tej zimy, takiej zimowej pory. Kiedyś właśnie też otrzymałem tą wskazówkę od tego kolegi mieszkającego w Norwegii i bardzo mi się przydała, więc też się podzielę tą wskazówką z Wami. Jak macie jakiś stromy zjazd z jakiejś tam góry i jest ta droga nieodśnieżona, ewentualnie może być też nawet zalodowaciała, ale bardziej chodzi mi o to, że jest nieodśnieżona. Bo ja kiedyś też wjechałem na górę, bo tam szukałem stacji, się okazało, że tam tej stacji nie było. No i musiałem zjechać z takiej stromej górki, nieodśnieżonej, dosyć wąska droga. I właśnie ten kolega mi poradził, że jak się zjeżdża z takiej góry, to po prostu wrzucić jedynkę, puścić wszystko. Znaczy oczywiście kierownicę trzymać, chodzi mi o pedały, żeby je puścić. Ewentualnie mieć w gotowości nogę na pedał hamulca i po prostu w ten sposób zjechać z tej góry, bo wtedy samochód jedzie tak nie za szybko, dosyć tak twardo i naprawdę o wiele bardziej to pomaga niż zjeżdżanie na jakimś wyższym biegu, ciśnięciem hamulca na siłę, bo tym sobie jeszcze możemy zaszkodzić. Ewentualnie właśnie lekko tam przyhamowywać go co jakiś czas, żeby się też za bardzo nie rozpędził,
ale mówię, to wtedy mi ta rada bardzo pomogła, dlatego też się z Wami nią dzielę. Na dzisiaj to by było tyle ode mnie. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, kliknijcie od razu dzwoneczek, a wtedy każdy nowy film czy też instruktaż dotyczący pracy na busie będziecie mieć po prostu na wyciągnięcie ręki. No i standardowo też zachęcam do obserwowania mnie na Facebooku oraz Instagramie. Linki znajdziecie oczywiście poniżej w opisie. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się, cześć, na razie, pozdrawiam. A, no i jeszcze zapomniałem. Jerek, pozdrawiam Cię. Na razie.